Pierwszym odcinku zaraz nieczulenia. Obiecywałem wam, przedstawiałem wam mój konflikt interesów, czyli fakt, że nie biorę pieniędzy, nie współpracuję z żadną firmą farmaceutyczną i to, co wam przekazuję jest po prostu stricte czysto wiedzą, nie to, że jakiś przemysł farmaceutyczny, czy ktoś na to wpływa. Więc dzisiaj będzie pierwsze odstępstwo z tego, e, tego stwierdzenia. Mój konflikt interesów dzisiaj jest taki, że dzisiejszy materiał powstaje we współpracy. Dzisiejszy materiał, można powiedzieć, powstaje na zamówienie. Dzisiejszy materiał powstaje w dobrej wierze. Mianowicie partnerem dzisiejszego odcinka jest Fundacja DKMS, zajmująca się rejestracją dawców, potencjalnych dawców szpiku w uproszczeniu, czyli osób, które w razie potrzeby mogą oddać osobom potrzebującym swój szpik do przeszczepu szpiku. To oczywiście nie jest cały profil działalności tej fundacji, bo tak jak dzisiaj się dowiecie, z odcinka z jednym podobiecznych jednocześnie współpracowników tej fundacji. Oni robią trochę więcej, ale to jest taka działalność, z której możecie e, poznać po prostu DKMS, możecie zobaczyć gdzieś na mieście, widzicie ich plakaty, widzicie ich akcje. Więc dzisiejszy temat będzie o przeszczepie szpiku, ale będzie nie stricte medyczny, a będzie o przeszczepie szpiku z perspektywy pacjenta. Dzisiejszym gościem będzie osoba, która w młodym wieku zachorowała na niezawiniony, spontaniczny nowotwór e, układu, e, tutaj w tym wypadku układu chłonnego, czy na chłoniaka i na rzadkiego chłoniaka i miała bardzo złe szanse na wyleczenie, ale żyje dzięki temu, że miała przeszczep szpiku. Więc dzisiaj, wybaczcie, ten wstęp naukowy będzie dość skąpy, bo myślę, że najważniejsza jest rozmowa. Ten odcinek będzie miał swoją kontynuację, zrobimy drugi, w którym gościem będzie hematolog, specjalista zajmujący się leczeniem nowotworów krwi. Także tam będzie więcej takiej stricte wiedzy medycznej. Dzisiaj Wam temat tylko trochę zarysuję. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Także jeżeli mówimy o nowotworach krwi, tutaj jest trochę inny podział. Ogólnie nowotwory dzielimy na litę właśnie i nowotwory krwi, w dużym uproszczeniu, dzielimy je na nowotwory układu krwiotwórczego i na nowotwory układu chłonnego. Ja wiem, że z Waszej perspektywy to jest jedno i to samo, no ale z perspektywy medycyny to nie jest. Dlaczego mówię, że w dużym uproszczeniu? Ponieważ w miarę tego, jak rozwija się medycyna, bardzo, bardzo, bardzo w obrębie tych nowotworów, w obrębie hematologii rozwija się genetyka, diagnostyka genetyczna i metody leczenia. Stąd te stare podziały na taką i taką białaczkę, taką i taką, takiego chłoniaka trochę się zacierają, one bardzo często się, może nie to, że zmieniają, ale dezaktualizują, z tego względu, że po prostu odkrywamy. Kolejne podziały zależne np. od obecności poszczególnych receptorów Mówię, to nie ma być temat medyczny, także dzisiaj bardzo uprościmy Temat stricte medyczny zrobimy za pewien czas Te nowotwory dzielą się na, układu, na nowotwory układu krwiotwórczego i układu chłonnego na np. białaczki, np. czerwienica, np. Na nadpłytkowość Jeżeli chodzi o układu chłonnego, głównie chłoniaki Ale też tam są inne nowotwory, tam też mogą być białaczki Ale dobra, skupmy się na tych chłoniakach Żeby dla was ten podział był taki na razie prosty, bo więcej dzisiaj nie potrzebujecie. Jeżeli chodzi o te nowotwory, w przypadku białaczek czy tych nowotworów ładu nie mamy w organizmie guza. To znaczy, to nie jest tak, że zrobimy jakieś prześwietlenie, upraszczam, i y, zobaczymy, że tutaj, nie wiem, na płucu, czy na śledzionie, czy na wątrobie jest jakiś guz, ukujemy go, dowiemy się co to i operujemy. Nie. Tutaj mamy do czynienia z chorobą która krąży w naszym krwiobiegu, czyli jest ona, mówiąc, frost, w płynie. Yy. Odrębną sytuacją są chłoniaki, ponieważ one mimo, że są z tego układu chłonnego, one tworzą guzy. Albo są to nacieki, albo są to zmutowane. Znaczy zmutowane zajęte i rosnące węzły chłonne, w których te zmutowane komórki, o to mi chodziło, nowotworowe, po prostu się namnażają i to tworzy nam na przykład guza właśnie chłoniaka, który może nam zająć na przykład wśród piersie e, albo może mieć naciek chłoniaka pewnego narządu. I tutaj w wypadku chłoniaków to już może wyglądać jak guzy. Niemniej Metodą w większości wypadków z wyboru, jeżeli chodzi o takie leczenie, jest chemioterapia i te różne nowoczesne leki, o których w uproszczeniu mówiłem wam w takiej zajawie w odcinku o kosztach leczenia onkologicznego. Także tutaj, stricte na tym opiera się to leczenie. Jeżeli chodzi o historię, to cała historia całego przemysłu walki z rakiem i tego, jak odkrywano poszczególne metody leczenia nowotworów, historia Sydneya Fabera, który był takim pionierem leczenia nowotworów na świecie w Stanach Zjednoczonych, wiążą się właśnie z nowotworami układu hematologicznego. I tutaj to jest, no nie chciałbym mówić Wam programu historycznego, ale były to. Pierwsze nowotwory, w których odkryto, że pewne substancje podane pacjentowi do krwioobiegu zabijają te komórki bardziej niż, niż zabijają resztę komórk, komórek organizmu. Stąd był to właśnie e, prototyp chemioterapii, i to jest coś, czego używamy do, do dzisiejszych e, czasów. Czym są przeszczepy szpiku, co leczą i w jakim mechanizmie? No to tak, po pierwsze, e, zaczniemy od końca. O co chodzi z przeszczepami szpiku? W sensie co, w jakim, jeżeli chodzi o onkologię, w przypadku tym właśnie e, nowotwory krwi, o co chodzi? Chodzi o to, że w pewnym momencie leczenia może dojść do sytuacji, że już wiemy, że nie jesteśmy w stanie tym leczeniem, które mamy, zabić tych komórek nowotworowych. To znaczy, są one zbyt odporne na chemioterapię. Więc moglibyśmy je zabić tylko zwiększając dawki, ale tym samym, pamiętajcie, że to komórki układu krwiotwórczego, zabilibyśmy też te zdrowe komórki układu krwiotwórczego. Czyli szpik. Człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez szpiku, człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez płytek krwi, bez e, białych krwinek, które są naszą odpornością i bez czerwonych krwinek, które przenoszą tlen w organizmie. Także tutaj mm, tym leczeniem po prostu w pewnym momencie pacjentów byśmy po prostu zabili. Z odsieczą przychodzą właśnie przeszczepy szpiku, ponieważ... E, umożliwiają podanie tak dużych dawek chemioterapii czy radioterapii, że zabijemy z dużą umożliwieniem wszystkie komórki nowotworowe w organizmie. Tego nowotworu, układu krwiotwórczego albo chłonnego, z którym walczymy. Niestety zabijemy też szpik. I w miejsce tego zabitego szpiku po prostu wprowadzamy e, szpik po to, żeby on mógł się odbudować, żeby pacjent miał z powrotem te wszystkie krwinki, o których mówiłem i po prostu mógł żyć. Więc to jest mówiąc od końca Pierwszy mechanizm yy, leczenia. Drugim mechanizmem jest kwestia układu odpornościowego, czyli to, że te. Jak mamy nowotwór, to jest to nasza własna zmutowana komórka krwi, która się wyrwała z układu odpornościowego, mnoży się i po prostu rozpycha po organizmie, nas zabijając czasem. Więc jest to nasza własna krwinka. Każdy człowiek w każdej chwili powstają w jego organizmie komórki nowotworowe. Tylko nasz układ odpornościowy jest tak skonstruowany, że on zauważa, że ta komórka jest nieprawidłowa i po prostu ją zabija. Problem jest wtedy, kiedy ta komórka wyrwie się układowi odpornościowemu. Układ odpornościowy jest na nią ślepy, jej nie widzi i ona wtedy może się mnożyć i powstaje nowotwór złośliwy, powstaje guz albo właśnie nowotwór układu krwiotwórczego. W tym wypadku... Yy, jest to właśnie komórka często układu odpornościowego, jeżeli mówimy o białaczkach czy o chłoniakach. Stąd z tego względu sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Więc jak jest drugi mechanizm leczenia przez przeszczepy? Mianowicie po zabiciu naszego własnego układu odpornościowego, naszego własnego szpiku, dostajemy obcy szpik. Kto może być dawcą, to za chwilę, ale dostajemy obcy z naszej perspektywy szpik. I dlatego szpiku, te wszystkie komórki nowotworowe, które nasz układ odpornościowy już nie widział, no one są obce. One są nieprawidłowe, są nowotworowe, trzeba je zabić. Stąd powstaje pożądana choroba przeszczepu kontra nowotwór. Czyli układ odpornościowy oddawcy, który dostajemy, zabija te pozostałe komórki nowotworowe, które nam zostały. Więc to jest drugi mechanizm wykorzystywany przy przeszczepu szpiku, który jest metodą leczniczą w tych nowotworach. Hmm. Więc powiedziałem Wam, w jakim mechanizmie e, te nowotwory są leczone przeszczepem szpiku. Co to jest przeszczep szpiku, czyli to przeniesienie i jak się ten szpik przyjmuje, a mianowicie przyjmuje się w kroplówce, także to nie jest tak, że gdzieś tam nam muszą otworzyć kości i nastrzymywać ten szpik. Nie, ten szpik podtrzymujemy podobnie jak przytoczenie krwi, także jeżeli kiedyś, jakie widzieliście, to jest to dość, dość podobna procedura. Co leczą? Oprócz nowotworów krwi, przeszczepy szpiku w tej chwili są stosowane w niektórych, na przykład, chorobach autoimmunologicznych, bardzo ciężkich, które po prostu pacjentowi uniemożliwiają życie, i pacjent decyduje się na to ryzyko związane z przeszczepem, ponieważ i tak uważa, że jest to lepsze niż, niż to, co go czeka bez tego leczenia. Także to nie jest tak, że stosujemy tylko w onkologii, ale z tą onkologią wam się kojarzy, z tą onkologią mam do czynienia na co dzień, więc na tym się skupimy. Kto może być takim dawcą? E, dawcą przyszczepu. E, dawcą przyszczepu może być osoba zdrowa, nie będąca w ciąży, będąca osobą pełnoletnią, z tego co kojarzę aktualnie 55 lat, to jest górny limit możliwości zostania dawcą szwiku, nie może być po leczeniu onkologicznym i nie może mieć niektórych chorób, na przykład e, szczepiennych typu HIV, e, czy, czy zapalenie wątroby. Przed tym są testowane te, mm, te preparaty które są pobierane od pacjenta, czy on nie jest nosicielem takiej choroby, żeby przez przypadek nie przenieść jej pacjentowi. O tym, jak zostać w takim dawcą, jak się zarejestrować, będzie w rozmowie z tym gościem. Ja bym chciał tylko wam jeszcze powiedzieć, że Procedura oddania szpiku nie jest tak traumatyczna, jak oglądacie w serialach medycznych, pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. O tym Wam powiem jeszcze później, ale chcę to podkreślić, żebyście się nie bali tymi dawcami zostać. Jest to coś, co ratuje życie. Ja to pewnie parę razy w tym odcinku powtórzę, ale oczywiście ja od lat jestem zarejestrowany w bazie dawców. Moja rodzina mm, też jest zarejestrowana w tej bazie dawców i życzyłbym Wam, żebyście. Po obejrzeniu tego odcinka świadomie zadecydowali o tym, że chcecie zostać wpisani do tej bazy dawców i że chcecie być może dać kiedyś sobie szansę uratować komuś nieznajomemu życie. Tyle tytułem wstępu. Bardziej naukowo o tych chorobach, o ich podziale i o tym jak się je leczy, jakie mamy metody, gdzie w tym wszystkim jest przeszczep szpiku, ale jakie mamy nowe metody, które być może ten przeszczep szpiku kiedyś albo zastąpił albo uzupełnią. O tym porozmawiamy za pewien czas ze specjalistą hematologii, a teraz zapraszam Was do części rozmowy z naszym gościem, gościem specjalnym, weteranem leczenia onkologicznego i wolontariuszem Fundacji DKMS. Zapraszam. Moim Państwa gościem jest Andrzej Dziedzic, Współautor książki Liczy się Każdy Oddech, młody pływak kontra rzadki nowotwór, a tak naprawdę weteran leczenia onkologicznego, weteran rzadkiego chłoniaka, osoba, która przeszła całe to leczenie, przeszła zwycięsko i żyje. Żyje dzięki temu, że miała przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego i dzięki temu, że żyje, stara się tą ideę przeszczepów promować promować ideę tego, żeby zostać dawcą. Także jest tutaj z nami, jak widzicie, szczęśliwy, zadowolony z logo DKMS na piersi i będzie starał się teraz Was przekonać do tego, żebyście zostali potencjalnymi dawcami szpiku, żebyście się zarejestrowali w którymś z banków komórek macierzystych, w tym wypadku szpiku, i w razie czego byli gotowi do tego, żeby uratować komuś życie. Cześć. Cześć. No to po tym przydługim trochę wstępie. E ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o perspektywie, trochę o perspektywie chorego onkologicznego. Ja wiem, że to, powiem szczerze, jak przeczytałem tą książkę, to się zastanawiałem, czy ja ci te pytania w ogóle powinienem zadawać, czy to nie jest zadrażliwy temat, czy to nie jest tak, że przelałeś to na papier, żeby ten etap gdzieś mieć ze sobą. Dzień dobry, w ogóle jeszcze raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj sobie tutaj pogadać i Cóż powiedzieć, no, to było jakieś podsumowanie pewnego, pewnej historii, ale onkologia myślę, że zostaje w nas do końca życia już w różnych formach. Można z nią współpracować, można się na nią gniewać, można z nią walczyć. Ja chyba raczej pozyskuję z niej pewnego rodzaju motywację do działania na co dzień teraz, yy, bo nie, nie było tak też zawsze. Mhm. Trochę jak w życiu, no, zmieniają się nam relacje i, i moja relacja z onkologią też była bardzo dynamiczna, a teraz się trochę ustabilizowała. Eee, I tak sobie jakoś współżyjemy. W sensie ta książka e, opowiada o całym leczeniu e, Andrzeja. O tym od momentu, kiedy zaczął mieć pierwsze podejrzenia, że jest chory, do momentu, w którym wrócił na pływalnię bo, bo jesteś pływakiem zawodowym, można powiedzieć. O, teraz to już bardziej y, dla siebie, takim amatorskim, ale faktycznie y, gdzieś tam od szóstego roku życia, kiedy z dziadkami byłem w Chorwacji, tam wujek zaczął uczyć mnie pływać, już się związałem z wodą na stałe i, i przechodziłem przez te wszystkie et etapy, które mamy w Polsce. Y, treningu, y, aż do momentu, kiedy byłem na WF-ie i tam już trenowałem z y, Pawłem Słomińskim. Miałem przyjemność jeszcze trochę pływać z pawem korzeniowskim też na jednych treningach. Gdzieś tam zawsze też Otylia jeszcze się kręciła na basenie, więc bardzo fajny czas dla mnie. Co prawda moje wyniki nie były takie jak kolegów. Ja nigdy się tam gdzieś na wyżej niż poziom Polski nie, nie wzniosłem. No niemniej, jak się później okazało, miało to też swój cel, bo bardzo mi pomogło w trakcie, przynajmniej na początku choroby, kiedy ten mój naciek, ten mój chłoniak szybko, dynamicznie się rozwijał i i mnie jakby zaczął dusić, więc miałem ten zespół, ty jako lekarz to dobrze wiesz, żyły górnej, górnej żyły. Zespół żyły głównej górnej, który jest zagrożeniem życia bezpośrednim. A jak powiedział jeden pan doktor z, ze szpitala na Płockiej, no dobre mechanizmy kompensacyjno-adaptacyjne, dzięki czemu jeszcze chodzisz. W sumie nie było tak bardzo po mnie tego widać. Ja po prostu w nocy się dusiłem i, i to skłoniło mnie do pójścia do, do lekarza pierwszego kontaktu. I no i się zaczęło wszystko, nie? Ech, no właśnie, uprzedziłeś moje pytanie, e, to chciałem zapytać, jak się w ogóle dowiedziałeś, hmm. że chorujesz i jaki był to nowotwór. E, no to skoro już odpowiedziałeś, jak się dowiedziałeś i, i jak to się zaczęło, słuchajcie, m, ja trochę streszczam tą książkę. Ja, m, powiem wam tak, ja na co dzień mam do czynienia z chorymi onkologicznymi, codziennie rozpisuję chemioterapię, e, a przyznam się wprost, że zdarzyło mi się łzę uronić nad tą książką, bo z perspektywy lekarza my się tak nie angażujemy w każdego pacjenta. Tak się nie dowiadujemy, jak to wygląda od środka z tego względu, żeby nie zwariować, bo jak każdego pacjenta bym się tak yy, angażował w tą całą historię, to to pewnie szybko w wariatkowie. Ale jest to cenna perspektywa i wam bardzo tą książkę polecam z tego względu, bo ta część rozmowy, którą teraz zaczynamy, ma wam pokazać, jak trudne jest to leczenie, jak ciężkie są to choroby, i jak warto później przejść do tej drugiej części, zostać tym dawcą szpiku. Zarejestrować się po to, żeby móc tych chorych uratować, bo czasami jest to jedyna opcja terapeutyczna, ale o tym za chwilę. Ty Andrzej chorowałeś na bardzo rzadkiego chłoniaka. Tak. Hmm, powiedz mi. Czy był taki moment w trakcie mm, tego okresu leczenia, dopóki tego GML-a nie zmieniliście, że ty już uważałeś, że to już nie, już koniec, już nie dam rady, pomimo tego twojego sportowego zacięcia, że to jest taki moment, że wywiesisz tą białą flagę i już masz dość, już niech się dzieje, co, co ma się dziać, ty już nie chcesz tego leczenia. Właśnie onkologia yy, dla mnie jako pacjenta no była takim czymś, co to jest jedna wielka niewiadoma i i jest bardzo duża zmienność. I te moje nastroje były różne i podejścia do tego leczenia, no nie da się tego zamknąć w jednym zdaniu. Mm. E, I w, jakby w jednej emocji, która mi, tego, która mi w tym towarzyszyła. No, bałem się jak jasna cholera, jak jechałem na ten przeszczep i e, ten moment, w którym to właśnie to tak jak w książce tam pisałem, że zamyka się ta winda i gdzieś tam tracę tak realnie już kontakt z moimi bliskimi rodzicami, moją dziewczyną Asią. To było bardzo bardzo dojmujące i faktycznie wtedy pomyślałem, że no chyba, chyba już mogę ich też nigdy nie, więcej nie zobaczyć. Więc parę dni wcześniej były święta Bożego Narodzenia, bo ja trafiłem 2 stycznia na oddział. I tak samo jak siedzieliśmy tam przy stole w z rodziną, to no musiałem wyjść, musiałem tam trochę łez uronić i, i też tak sobie spojrzałem na siebie i wtedy to było tak dojmujące, bo zdałem sobie sprawę... Hmm. Jak mocno ta choroba odcisnęła też piętno na moim wizerunku, na mojej twarzy, jakby na, na wszystkim, jakby co jest człowieka. Nie? No, masz swoje okulary, swoje włosy, e, swój zarost, a, a, a nagle tego nie masz i, i czu, jesteś taki jakby bezimienny po prostu. No to, 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 to było jeszcze to tak spotęgowało jakby to wrażenie. Ty naprawdę mocno się poryczałem i no i co? Ja naprawdę nie wiedziałem do końca też na co się pisze, jakie są moje rekowania. To wszystko wyszło później, bo tak mam w życiu, że jakoś łatwo łapię kontakt z ludźmi, więc większość tych lekarzy, pielęgniarek to moi znajomi czy nawet przyjaciele. Więc kiedy oni zaczęli mnie uświadamiać, że na przykład jak po przeszczepieniu allogenicznym człowiek ma dłużej tam niż 14 dni biegunki, no to jego szanse na przeżycie dość mocno spadają. A tak zaawansowana choroba, przeszczep przeciwko gospodarzowi no raczej kończy się no niepowodzeniem, niepowodzeniem finalnie. No jakoś udawało mi się to zawsze przezwyciężyć i chyba dlatego, że głównie trafiałem na bardzo mi życzliwych ludzi, profesjonalistów w każdym, w każdym calu. I, I to staram się zawsze Podkreślać, bo mamy takich bohaterów naszych tutaj gdzieś w świecie, świetnych, wyidealizowanych, a dla mnie to są ci ludzie, którzy tam codziennie, tak jak Ty jesteś w szpitalu i gdzieś tam mierzysz się z tą. Niewyobrażalną presją, jakby posiadania życia ludzkiego w swoich rękach, i jeszcze w takim, jakby kryzysie tego, tego życia, tej, tej, tej osoby. Więc no ja miałem po prostu kupę szczęścia. Wiele, bardzo wiele szczęśliwych zbiegów, okoliczności trafiałem na takich ludzi, którzy angażowali się nie w stu, tylko w dwustu procentach, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć. No i myślę, że też w dużej mierze dzięki temu tutaj siedzimy. Ale jak to jak czytałeś książkę, no to widziałeś, że no jedna decyzja, no, iść na ten przeszczep, czy nie iść. Jakbym nie poszedł, to teraz wiem, że w wiecie państwo, no, prawda jest taka, że ta onkologia jest tak złożona. Im głębiej w nią wchodzimy, tym więcej mamy tylko i wyłącznie pytań. Więc mi później jakby, ja się dowiedziałem, że tych chłoniaków to jest kilkaset rodzajów, a każdy rodzaj ma jeszcze swoje podtypy, jeszcze tam jakieś są genetyczne też uwarunkowania, więc w tym moim podtypie, w tej mojej chorobie, no wszyscy ludzie jakby nie żyli wcześniej. Ja o tym nie wiedziałem bez, bez przeszczepienia. Ja byłem z moim kolegą, byliśmy jednymi z pierwszych pacjentów, którzy, którzy mieli to przeszczepienie i myślę, że że dzięki temu, dzięki temu tutaj dzisiaj jestem z Wami i, i, i możemy porozmawiać, bo no to jest niesamowite, jak później się dowiadujesz właśnie z perspektywy czasu, że jakieś tam 79 osób próbowało się z tego wyleczyć, yy, szło tak samo jak Ty, yy, w różnym wieku, tak? I no wiadomo, każdy jest też inny, ale, ale zawsze to było niepowodzenie. I nagle, dlaczego Ty yy, jesteś tym pierwszym człowiekiem, czy drugim, który, który się wyleczył z tego, no nie wiem. Może dlatego, że medycyna się rozwija, może dlatego, że wbrew pozorom często psioczymy na, na polską służbę zdrowia, ale ona jest bardzo humanitarna i ludzi leczymy do końca w polskich szpitalach i mi się to na przykład bardzo podoba. Um, nie wiem, no, kupa szczęścia i, i, i tak naprawdę chyba też odpowiedni moment na to leczenie był w moim życiu. Jak ważnym z perspektywy czasu było wsparcie bliskich rodziny, przyjaciół, dziewczyny? No nieocenione. Ja byłem wrednym pacjentem. Bardzo dużo przerzucałem na swoich bliskich, bardzo dużo emocji jakichś takich niefajnych zachowań. No to wszystko sobie dawałem na to przyzwolenie w jakimś sensie. Wcale jakoś się super nie trzymałem podczas tego leczenia. Taka jest prawda. No znosiłem te kolejne etapy, no ale to jest... To tam żadne bohaterstwo w tym. No po prostu coś nas spotyka i... I nie masz wyjścia. No jeżeli... To to często tam gdzieś w rozmowach z różnymi osobami, czy tam z przyjaciółmi, czasami wracamy do tego czasu. E, no, gdzieś tam podkreślam, że no, coś cię spotkało. Masz jakiś każdy z nas, jak w miarę zdroworozsądkowo myśli, no to jest ten instynkt przetrwania i chcesz żyć po prostu. No i to jest taki punkt wyjścia do tego, że, że godzisz się na coraz bardziej jakieś odjechane rzeczy, które mogą ci zrobić, e, tylko po to, żeby, żeby mieć chociaż troszeczkę tej nadziei i. i, i i móc finalnie jakby przedłużyć sobie to życie, nie? Więc jak ja naprawdę, no nie wiedziałem, co to znaczy, musi pan znaleźć swojego dawcę na przykład w trzy miesiące. No dobra, no trzy miesiące, no to, co za problem. Teraz wiem, że, że to było bardzo trudne. Że na onkologii zawsze mamy tak mało czasu. Dlatego komuś się może wydawać, a takie duże bazy są potencjalnych dawców przez kluczy komórek macierzystych, no to po co ja jeszcze mam się zarejestrować? No po to, żebyśmy mogli szybciej i skuteczniej działać. Bo, bo no zawsze, nie, nie wiem jak ty to oceniasz, jak pracujesz na oddziale, ale tego czasu na onkologii wydaje mi się, że trochę zawsze brakuje. I rąk do pracy. To... I rąk do pracy, tak. Do... Słuchaj, ja kiedyś natrafiłem czytając inną książkę onkologii, na takie porównanie, że Osoby po nowotworze, <Ky> jeżeli gdzieś tam się zaprzyjaźni z innymi pacjentami, którzy też przeszli to samo co oni, którzy to przeżyli, to na poziomie emocjonalnym można to porównać do kolegów z wojska, którzy byli razem na wojnie. No <Ky> nie mamy porównania z wojną, ale jest taka więź? Powiem szczerze, z bardzo małą liczbą osób utrzymuję kontakt po onkologii, <Ky> jakby z tymi osobami, które tam spotkałem. No ale bardziej chyba przez specyfikę mojego życia, niż, niż przez to, że tego nie chcę. Mhm. Po prostu gdzieś tam się zagłębiłem w swoje projekty, w swoje działania fundacyjne, w, w, po prostu współpracę z wieloma osobami i, i tego czasu brakuje. No może to jest głupie takie błahe wytłumaczenie, mhm. no ale taka jest prawda. Te więzi są mocne, myślę, że jakby tutaj ktoś przyszedł z sali, na której leżałem, no to, to tak jak ze sportu. Potrafię nie widzieć swoich kumpli z drużyny pływackiej przez x miesięcy, a jak się widzimy, no to no tak, jakby tego czasu pomiędzy tymi spotkaniami nie było. I, I tutaj jest troszeczkę podobnie. No niektórzy uciekają z onkologii, nie? Wyleczą się już tam nie chcą nigdy wracać. Ja tam się jakoś dość wygodnie czuję w tym szpitalu, bo w zasadzie jestem tam. Co tydzień, nawet parę razy w tygodniu, właśnie z Fundacją DKMS teraz robimy taki duży projekt dotyczący autorehabilitacji mm -hmm. na tych naszych bodajże 17, jak się mylę, to mnie popraw, 17 oddziałach. Już jest ich aż tyle w Polsce, gdzie dokonuje się tych właśnie transplantacji szpików, w cudzysłowie mówiąc, więc, więc tam chodzę sobie i, i, i zachęcam pacjentów do tego, żeby, żeby się rehabilitowali, bo, bo uważam, że to jest też taki, taki, taki obszar, w którym my możemy dużo jeszcze zdziałać. A powiedz mi, zanim jeszcze ten temat, ten najtrudniejszy moment Twojego leczenia z Twojej perspektywy to była decyzja przeszczep, nie przeszczep? Czy jednak ta biopsja płyną młózgowodzeniem? Przepraszam, że tak wprost pytam, spoilerując może książkę, <śmany> ale. Czy jeszcze jakiś inny? Taki najgorszy moment? No. Wiesz hmm. było ich tyle. <śmany> ja wiem. Czas, ja tez, wiem w sensie... czas też troszeczkę to wszystko wypacza. Na pewno był na początku jakiś taki wręcz paranoiczny lęk. <śmany> jak to w ten pierwszy tydzień, który. który... Nie wiem, no, wydawał się w sumie później jak, jak jeden dzień. Potem te takie objawy, już które widać. Czyli mm. nie wiem, gdzieś mi zniknęło jabłko Adama, bo tutaj był taki obrzęk, gdzieś tam ta ręka tak spuchła, te oczy takie były przekrwione od tego ciśnienia, które się generowało w moim, w moim ciele. No później, jakby wejście do, do szpitala, no było dla mnie totalnym szokiem. To też strasznie trudny moment. Tam opisuję w książce ten, tą granicę. To jest ten, ten moment, kiedy my jesteśmy w tak zwanej, jak to soku śpiewał, poczekalni dusz, dosłownie. Jak się siedzi tam w ruchu chorych, to tak się mm -hmm. w ten w onkologii wtedy nazywało i, i czekamy na przypis do, do, do swojej sali. No to było dojmujące bardzo. Potem w ogóle ta, ta perspektywa bycia tam tyle miesięcy. Wszystko się tak szybko działo, ja nie byłem na to w ogóle gotowy, to też było straszne. No i potem już ja myśli, że jest wszystko dobrze, a to nagle jakby idzie to w dobrą stronę. Mm -hmm. I ten moment, w którym się dowiaduje, że no masz te zajęcie ośrodkowego układu nerwowego, że w tym mózgu gdzieś tam te, te komóreczki są, ale na tak małym poziomie, że jeszcze nie wiadomo, ale pewnie są, ale pewnie nie ma taka niewiedza. Wiesz, ta, ta, ta taka. Cały czas na tej onkologii to zależy. To zależy, to zależy. Nie, nie ma jakichś takich nie mamy ram, ram sztywnych. I to jest tak trudne w ogóle w Twojej pracy i w byciu też takim pacjentem myślę, to, to, to rozwala ludzi, ta, ta niepewność. I to było dla mnie bardzo, ta, ta niepewność była dla mnie bardzo, bardzo straszna. No, no i więc tych momentów było, było bardzo, bardzo wiele na onkologii, no. Powiedz mi, bo ty byłeś przeszczepiony w Narodowym Instytucie w Gliwicach. Tam tak. się podjęli przeszczepów, mimo że byłeś pod opieką naszego tutaj Warszawskiego Centrum Onkologii Miejscowego. Bo tu nie, rob, nie, nie, mhm. nie robią allogenicznych przeszczepów, tylko te autostrady. To jest instytut. Tak. Po pierwsze, jak długo czekałeś na dawcę? Od momentu, w którym powiedziano, że Andrzej, potrzebujesz przeszczepu, musisz się przeszczepić. Wydaje mi się, że bardzo krótko. Właśnie miałem jakiś też kolejny raz mhm. farta i, i to chyba było dwa miesiące? Okej. Okay. Także wyrobiłem się I kto tym dawcą? Młody chłopak pozna... z Niemiec Poznałeś go? Nie, nie, nie poznałem Wysłałem kartkę, ale nie dostałem odpowiedzi Tylko kartkę, wiesz, no, wysłałem przez, mm -hmm. przez szpital Więc ona gdzieś tam mogła Kartkę na święta, więc mogła gdzieś zaginąć w akcji No niemniej no, Chciałem poznać, tak? Jakby była taka kiedyś może możliwość To, to jak najbardziej y, Fajnie by było zobaczyć swojego bliźniaka genetycznego wyściskać go i, i, i bardzo, bardzo podziękować. No. Człowieka, który kiedyś decyzję o pobraniu wymazu z jamy ustnej się tak, tak. życie. To jest, nie, to jest w ogóle niesamowite, jak zaczynasz tak sobie o tym myśleć, to, to cię pochłania jakby ta analiza tego wszystkiego, co w moim przypadku się wydarzyło, jak, jakie to było balansowanie cały czas na tej granicy takiej no naprawdę życia i śmierci, to, no to jest to takie no dojmujące. No, powiem i... szczerze. A jak z twojej perspektywy wyglądało to przygotowanie do przeszczepu? Ten moment, kiedy już miałeś te wydezynfekowane wszystko, popakowane hermetycznie, wjechałeś do tej izolatki w, w szpitalu w Narodowym Instytucie w Gliwicach. To, co się działo, jak to wszystko z twojej perspektywy wyglądało? Jakbyś coś widzom przybliżył? Tak? Bo mi nie chodzi o to, że ja im powiem, że stosowano taki protokół, mieli tak, to, to, to tak. i to, tylko z perspektywy twojej jako pacjenta, jako laika, który na to patrzył, od środka, takim byś no, de facto dla siebie królikiem doświadczalnym, byś mógł im powiedzieć, jak to wyglądało? No na pewno mm, bardzo obawiałem się takiej procedury. To było radioterapia całego ciała, która finalnie się nie odbyła, zresztą z różnych względów, nie wchodzą w, w, w szczegóły. Mm, na pewno ta izolacja, czyli dla mnie to był taki wow, na jakim to jest poziomie też. Mm. Byłem jakby. Mm. Nie, będziesz zachwycony, ale daje to człowiekowi jakieś oparcie. No, jak widzisz, że masz tak własną salę, Mhm. Jest łóżko z pilotem, gdzie tam ono się zmienia, wiesz, niżej, wyżej. Jest taki pełen profesjonalizm, że ci ludzie no, wiedzą co robią, tak mi się mhm. wydawało. Ten zamknięty obieg powietrza, jakaś tam specjalnie uzdatniana wo woda. W gliwicach było jeszcze na tyle fajnie, dla mnie to była ogromna różnica, że jedzenie było smaczne. Ja mogłem sobie napisać na kartce, wyobrazić sobie, co na co miałem ochotę. Pani dietetyk z lekarzami to weryfikowała, a kuchnia to robiła, tam, na miejscu kuchnia. No więc z tych klusków śląskich to zjadłem nie wiem chyba 100 kilo. I co? No jak się? No miałem takie ubrania swoje rzeczy, które tam wszystko miałem wziąć. No to to zostało mm, wcześniej wysterylizowane w jakiś sposób, tak właśnie hermetycznie pozamykane, mm, jakieś niebotyczne ilości wody ojciec mój się zapiksał na tym punkcie, tata i tam tej wody, tych zgrzewek, to miałem, nie wiem z 16 zgrzewek wody potem takie, tak, są takie małe rzeczy no jak jacyś pacjenci nas będą oglądać to będą wiedzieli o co chodzi, no, chociażby w kucie centralne, tutaj w Centrum Onkologii w Warszawie, ono było przyszywane do ciała, a w Gliwicach było przyklejane, już była jakby bardziej nowoczesna metoda, no, są takie małe rzeczy, które które mówisz o... Kilka szwów mniej tak, kilka szwów, kilka takich jakby dużo wygodniejsza sprawa, nie, z tym no więc, ale w ogóle nie da się na to przygotować, na, ta, na, na ten pobyt nie da się przygotować, no ja myślałem, że tam jakoś sobie to w głowie jeszcze jadą w samochodzie poukładałem yy, z, z rodziną na, do tych Gliwic, ale jak już jakby ich nie było i nagle jest takie łaknienie jakby tego kontaktu, którego na co dzień w ogóle jakby człowiek tak nie odczuwa, no nie wiem jak często się widzę z twoimi rodzicami no ja, ja z powodu tego, że mam dużo pracy no, raczej rzadko a wtedy to po prostu było takie że każdy ułamek sekundy jakby się liczył to też jest ciekawe czy ty miałeś świadomość, że jakby takich trzech Andrzejów pojechało to jeden nie wróci w sensie, że miałeś koło no, jedna trzecia szans na to, że to zakończy się twoim zgonem albo inaczej, czy miałeś, czy wypierałeś ja miałem jakąś taką taktykę Mhm. Która samoistnie się jakby wytworzyła. Troszeczkę jakby obserwowałem siebie z perspektywy osoby trzeciej. Mhm. To nie do końca mi jako mi się dzieje, tylko jakiemuś chłopakowi. Takie jakby odseparowanie się od trochę swojego ciała w sensie psychicznym. Mhm. Ale to przecież takie. To chyba ze sportu się wynosi. Jak idziesz na start, no to, to nie ma jakby możliwości na... Ci, którzy podważają jakby swój start, w sensie swoje przygotowanie do niego, ten wyścig, to już jeszcze nie wystartowali, już przegrali. Mhm. Więc sport tego uczy takiego podejścia, że no, że po prostu jesteś jakby... Musisz w swojej głowie być najlepszy. Że jakby widzisz siebie wyżej niż innych. Trochę tak jest w sporcie. I, i to w jakiś sposób działało na tej onkologii, że ja miałem tak może irracjonalne jednak przeświadczenie, bo jak później to sobie jakby uzmysłowiłem, jakby na, na jakim jakby progu ryzyka my funkcjonowaliśmy, to to było irracjonalne, że, że ja tak czy inaczej się wyleczę. No, 79 osób przed tobą, jak mówisz, się nie udało. Dokładnie, dokładnie. Więc, więc trochę tych ludzi odpadło, no mówiąc tak kolokwialnie. I, i to też było... Y no to było bardzo trudne. Nie wiem, no... To się też samo dzieje dużo. A Natomiast... Idziesz, po prostu idziesz. No, godzisz się na to. Dla mnie było trudne na przykład podjęcie tej decyzji. No bo jak, jak nie wiesz dokładnie, na co się piszesz, a też jakby to nie jest standardem bo tak to było wszystko jakby do tej, do, 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 do momentu, aż się to okazało, że ja mam te komóreczki jeszcze właśnie w tym płynie zeniowo mózgowym no to szliśmy jakimś tak jak tam wspominałeś protokołem. Mm -hmm. e, to chyba był Gmal 2004, jakoś tak to się nazywało. E, więc e, to dosłownie jak plan treningowy. Wszystko było rozpisane, kiedy przerwy, kiedy <gryny> treningi, kiedy dawki jakie bierzemy mm -hmm. i tak dalej. E, a tutaj e, ta moja pani doktor e, świetna jakby specjalistka, no, usiadła ze mną i mówi no to jakby nie jest w standardzie. Od tego momentu, naszych usług. Od tak? tego momentu improwizujemy. W, tym, w, tej, w, tej, w, tej, w tej chorobie, w tym podtypie, w tym w ogóle przebiegu, no, jest lekarz, który mówi, że absolutnie to musisz zrobić, a jest lekarz, który mówi, że absolutnie nie. I teraz weź zdecyduj. No, to jest coś, co też jest... E w ogóle chyba problemem. Nie tylko polskiej onkologii, że pójdziesz do dwóch szpitali, na tę nowotwór dostaniesz dwa, dwie propozycje leczenia, bo mhm. mało się to zmienia coraz bardziej, gdzie to w takie stricte protokoły e, światowe na szczęście. No tak, ale w tym przypadku to nawet mm, chodzi o to, że to było tak niepo, jakby tak rzadkie, ja to tak sobie tłumaczę, i tak niepoznane w ogóle, że no, nikt nie miał prawa wiedzieć, co zrobić. Mogli tylko jakby opierać się na, na swoich doświadczeniach i na nauce, którą tworzyli. No ja zawierzyłem doktorowi Rymkiewiczowi, no naprawdę, no światowej sławy diagnosta hmm. z Centrum Onkologii, który jakoś tak wnikliwie wszedł w badanie tych, tych, tych moich próbek, ehm... No, nie wiem, no, wydało mi się wtedy, że, że gościu no, wie o czym mówi, tak? No, czytałem to, Andrzej, musisz mieć przeszczep, koniec. Tak, tak. Z dyskusji. No, nie wiem. No, poszedłem po prostu za jego radą, no i tyle. I było to słuszne. I było to słuszne. Dobra, to przejdźmy na tematy przyjemniejsze. Czy ty miałeś taki moment, w którym poczułeś, że. To już jest za to, bo już jesteś na tyle zdrowy, bo no, w onkologii słowo wyleczony to jest kwestia definicji, ale już jesteś na tyle zdrowy, na tyle możesz normalnie funkcjonować, że, że idziesz już do przodu, idziesz dalej. No i, i, i myślę, że ja idę z onkologią cały czas. Czyli, <grym> za czyli mimo wszystko to z tyłu <grym> tak. głowy jest. Że... Myślę, myślę, że idziemy razem cały czas. Czyli nie poczułeś takiego, że już no. jestem wyleczony, już. No w te, w te, wiesz, no wszyscy jesteśmy. <grym> zdrowi, tak? No, Mam nadzieję, że tylko nie tak? jesteśmy zdiagnozowani. No więc, no, no ja idę z tym. Idziemy pod rękę w jakąś tam stronę, którą nam życie też umożliwia i na ile, mam, na ile mam sprawczość, no to, no to są to świadome kroki w tą stronę, a na ile nie, no to, to też dzieło jakiegoś zawsze losu, przypadku. Ostatnie pytanie hmm. obiecuję z branży, ale jak wiecie hmm. albo nie wiecie, to teraz powiem: leczenie onkologiczne, zwłaszcza te protokoły hematologiczne no to jest leczenie bardzo mocno toksyczne. My tak naprawdę tym pacjentom organizm trujemy po prostu, biorąc pod uwagę, że komórki nowotworowe są mniej odporne niż zdrowe tkanki, na to trucie i po prostu umrą pierwsze, nazywając rzeczy po imieniu. <coughs> Czy ty odczuwasz u siebie jakieś stałe powikłania tego leczenia, które przeszedłeś? Jak nie chcesz odpowiadać, to... Nie, nie, nie ma problemu. Ja jakby jestem dość mocno otwarty, tego też uczy powiat <noise> <noise> O wszystkim mówi jakby na, na, na sali. tym, tak. Tak. ja miałem później takie powikłania, Mało przyjemne, dotyczące właśnie yy, końcówki jelita grubego. Wynikało to z tego, że, że człowiek musi się pilnować po onkologii i myśleć, co robi, mhm. a jak nie myśli, to później ma różne, po prostu dzieją się nieprzyjemne rzeczy z jego ciałem. No i ja nie jestem taką, taką miałem, więc mm, leczenie proktologiczne już też mam za sobą i to też jakby uczy człowieka pewnego rodzaju innego spojrzenia na nasze ciało w ogóle, jako, jako osoby ludzkiej. O, o, rower, za dużo roweru, tak? Z... Za dużo roweru, za dużo roweru i teraz. Mogę jeździć tylko na skuterze na przykład. <noise> na rowerze nie bardzo. Ale poczekaj, bo jeszcze raz. Kwestia, czy, czy ja ja mam u siebie moje... jakieś powikłania tego wszystkiego, co przeszedłeś. Nie wiem, łatwiej łapiesz infekcje, masz jakieś tak. łatwiej łapię, e, 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 czujesz. To jakoś na szczęście nie. Czasami czasami. Mm -hmm. Jak regularnie udaje mi się ćwiczyć. Regularnie to mówię tak na przykład przez trzy miesiące. Nie wiem, mam powiedzmy cztery do sześciu jednostek treningowych w tygodniu. Mm -hmm. To efekty leczenia są bardzo obniżone wtedy. Ale jak... że te powikłania. Tej... Tak, tak, tak. No bo no powikłanie to jest ta odporność. Ja, ja dość często choruję, ale no to też może wynika właśnie ze sposobu mojego życia, że ja bardzo dużą liczbą osób się otaczam na co dzień, no a my sobie sprzedajemy jakieś mikroby i tak dalej, cały czas, więc z tego powodu na pewno mam niższy poziom szybkości. Mi się wydaje, czyli takiej mocy mięśniowej i siły trochę. Ale no, wczoraj biegłem z kumplem po plaży w Klinicy morskiej. Mieliśmy przebiec 4 km. Dwa w jedną, dwa w drugą. No jak to dwóch sportowców się spotyka, no, zrobiliśmy 5 w jedną i pięć w drugą i dzisiaj ledwo chodzimy obaj. Więc wytrzymałościowo jest na bardzo dobrze, powiem szczerze, wytrzymałościowo, ale właśnie szybkościowo nie. Więc podejrzewam, że to też jest związane z jakimś neuroprzewodnictwem na przykład, które mogło się troszeczkę popsuć. No niemniej ta, ta odporność jest, jest, jest słaba, no więc trzeba się szczepić. Też apeluję, żebyśmy się szczepili. No to teraz już serio, już przechodzimy do tej części dającej nadzieję bardziej niż, niż pokazującej, jak ciężkie to wszystko było. Wy tak naprawdę wylądowaliście w w DKMS-ie wylądowaliście w social mediach, wylądowaliście w gazecie, bo mówię o tobie i, i Asi, yy, przez wpis na Facebooku najpierw, w którym było o tym, że wyszedłeś, na, zniknąłeś na chwilę. Mm -hmm. I to się odbiło szerokim echem, przyznam się, że powiem szczerze, ja jak czytałem książkę, to ja sobie przypomniałem, że ja też to wtedy widziałem. Widziałeś tak? Takie gdzieś mi, mi, gdzieś, tam, gdzieś mi to mignęło, ja kojarzę tą akcję, gdzieś z opisu, że ty chodziłeś, będąc chorym po galerii i pytałeś ludzi, czy nie chcą się zarysować jako dawcy szpiku, czy nie chcą ci uratować tak, życia. Tak, tak było. no. E, także to, to, to abstrahując to tego, że się przygotowałem do tego tego, ale gdzieś już twoja postać mi mignęła. Czy, że tak powiem, pójście w fundację, pójście w ten wolontariat, pójście w DKMS, to była oczywista oczywistość, to cię musiał zaprosić, czy ty sam się do nich zgłosiłeś? Znaczy, no może źle pytanie ja, ja nie pamiętam. Pamiętam trochę pierwsze nasze spotkanie, to tam ze szpitala, może nie powiem, mówić to z Wenfonem, jeszcze wtedy w, w, w wyszedłem, żeby się, żeby się spotkać z ludźmi z DKMS-u. No gdzieś tam mi się spodobało to, jak oni funkcjonują, jak, jak wygląda ta organizacja. Też, no, robienie tych akcji to, to jest też du duża wartość dla mnie samego, mm -hmm. że, że mogę powiększać tą bazę. No. Wiesz, no gdzieś tam zostawiam sobie jakieś takie haczyki. <grym> Jakbym miał gorszy czas, no to będzie się czego złapać. Tak, że tak, człowiek coś jeszcze zrobił dobrego, no to zawsze, jak sobie o tym pomyślę, to jest mi trochę lepiej. E, no bo jednak w jakimś poziomie lęku cały czas żyję. E, wiesz, jakieś tam mam wkrętki, że, że znowu mam jakiś nowotwór w sobie, czy coś, albo że, że on zaraz będzie. No to no, muszę, muszę sobie jakieś takie mm, właśnie te mechanizmy kompensacyjne e, wytwarzać. W, w Teraz w głowie bardziej. E, tak, ale no, ta współpraca z DKMS-em, ona się jakoś tak rozwijała od razu. Mm -hmm. Zaczęli, nadawaliśmy na podobnych falach i, i naprawdę z coraz w sumie większą intensywnością no, trwa do dzisiaj. E, nawet ten, to nasze spotkanie, ono gdzieś tam było, prawda, też aranżowane przez fundację DKMS, więc. Więc ja, ja sobie to bardzo cenię i to, co o czym mówiłem przed chwilą o tym projekcie, który jest, to, no to, to on też jest w 100% finansowany przez fundację DKMS, więc, więc to tylko pokazuje, że, że to nie tylko są, jakby oni są nie tylko ośrodkiem rejestracji dawców, mhm. ale też y, mocno działają na rzecz po prostu pacjentów i y, y, naszej poprawy jakby y, funkcjonowania w tym, w, tym, w tym świecie medycyny. Co traktujesz bardziej jako takie kolejne sportowe wyzwanie, czy bardziej w perspektywie, że masz uczucie, że jakiś dług masz do spłacenia? Trochę czy... tak, na pewno. Na pewno też. Jakiś taki, wiesz, zaciągnięty wobec świata. <laughs> Więc... Yy, no... Masz, są dwie opcje, ja uważam. Zawsze można nie robić, albo można coś zrobić. Więc jak, jak mi się nie chce, albo po prostu nie mam siły, no to nie robię faktycznie, to wybieram tą opcję, ale jak jest takie działanie i też to jest, no to jest, poszedłeś na medycynę, tak, no mm -hmm. i to się już też samo układa, no życie gdzieś tam otwiera te kolejne drzwi, no i się w nie wchodzi po prostu, że nie myślisz, tak, idziesz na tą specjalizację, idziesz później, robisz doktorat i tak dalej i tak dalej, no i tutaj też tak jest, no zaczęliśmy od tych akcji dla mnie, Stanąłem na nogi, później były moje starty i dalej one są na igrzyskach osób po transplantacjach. To też jest mhm. bardzo ciekawa inicjatywa ogólnoświatowa, gdzie my naprawdę jako polska reprezentacja zdobywamy kilkadziesiąt medali na takich igrzyskach. Dwa tygodnie temu byłem w Lizbonie. Były mhm. igrzyska osób po transplantacjach właśnie na poziomie na rangi europejskiej. Mhm. Przepiękna inicjatywa, tak? To też DKMS tam pomaga mi w startach, no bo to, to wszystko kosztuje. Dalej, no, dalej robimy te akcje. Dzisiaj rozpisaliśmy z Markiem z DKMS-u, z Markiem Wybrańcem, którego pozdrawiam serdecznie, trzy kolejne akcje na przestrzeni najbliższego, tak naprawdę, miesiąca. Więc tych, tych rejestracji jest bardzo dużo. A jak ja widzę, ile osób na moich akcjach się rejestruje, dzięki świetnym wolontariuszom, który, których mam, jest to satysfakcja ogromna. Ogromna On, satysfakcja. No to mów jako ekspert, jak zostać tym potencjalnym dawcą? Jak się widzowie dowiedzą? Drugie jest kilka. Można samemu się zarejestrować, zamawiając sobie pakiet do domu, później trzeba go odesłać. To jest jedna. Druga, no to gdzieś tam w okolicy, gdzie się mieszka, znaleźć sobie dzień, w którym będzie taka akcja rejestracji. One są często w szkołach albo przy jakichś imprezach sportowych. Wtedy się wybrać i na miejscu, w namiocie DKMS-u można się zarejestrować, czy właśnie na festiwalach muzycznych, jak chociażby teraz był Poland Rock, gdzieś rekord w ogóle tam wykręcili chyba 1200 rejestracji e, w, na przestrzeni kilku dni także Świetna robota. I to są takie naj, najbardziej popularne. Więc albo akcje, nie wiem, w pracy organizowane dla kogoś, właśnie, albo, albo samemu się rejestrujemy. Przychodzą pałeczki, mamy formularz, musimy sobie wypełnić formularz. Jak mamy jakieś pytania, to dotyczące potem kwestie zdrowotne jeszcze trzeba wszystko posprawdzać. Jak się pojawiają takie pytania, no to najlepiej zadzwonić na taki telefon, gdzie, gdzie zawsze ktoś odbierze i zweryfikuje z nami też, czy możemy zostać takim dawcą. Proszę mnie nie pytać o, o, o konkretne, nie wiem, nie, do którego nie. roku życia, bo ja nigdy tego nie pamiętam i do jakiej wagi na przykład można być, a do, do jakiej nie można. E, wiem, że tatuaże w żaden sposób nie, nie przeszkadzają e, w byciu potencjalnym dawcą. No i później robimy sobie wymaz tymi pałeczkami. E, pakujemy to do... Wymaz z jamy ustnej. Wymaz z jamy ustnej, tak, tak, tak. To jest tak, jakbyśmy myli zęby, tylko taką pałeczką. E, są trzy. Robimy sobie trzy takie wymazy. No, i odsyłamy do DKMS-u albo na akcji rejestracji po prostu już wolontariusze za nas to zrobią. W zasadzie tyle. No, trwa to niecałe 10 minut. Rejestrujemy się w polskiej bazie, ale tak naprawdę to jesteśmy dostępni na cały świat. Czyli nasze komóreczki gdzieś tam jeżdżą sobie po świecie, jak trzeba, tak? Pomóc komuś w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, w Australii czy, czy w Izraelu, no to, to, to są wysyłane też. Wtedy będzie prośba o stanie się faktycznym dawcą. No i tutaj taki może mój delikatny apel o to, żeby też tą rejestrację sobie gdzieś tam w głowie poukładać i dość świadomie do tego podejść, żeby jak przyjdzie już ten moment, w którym ktoś do nas zadzwoni i poprosi nas o przekazanie tych krzepszulczych komórek macierzystych, to nie, już nie wycofywać się z tej decyzji, bo, bo gdzieś tam po tej drugiej stronie jest ten człowiek, który jednak jest w ogromnym kryzysie swojego życia. E, zdrowotnym kryzysie i, i dla niego to jest być albo nie być, więc, więc apeluję o, to, o takie świadome rejestracje po prostu. No to ja jako przyszły onkolog też właśnie to chciałem powiedzieć, także cieszę się, że to powiedziałeś, wybrzmi mocniej, e, że to była Wasza świadoma decyzja, że jeżeli już oddacie ten wymaz, to jak dostaniecie telefon, że można komuś ratować życie, to to żeby wtedy nie, nie zabierać komuś tej nadziei. Brawo bo. To chyba jest najgorsze, co w tym sytuacji można zrobić, że, że jest dawno, ale, ale nie wiem. <laughs> Dobra. Czy Ty byś jeszcze coś chciał widzą przekazać? Bo ja wyczerpałem pytania, <laughs> które chciałem zadać, jeżeli chodzi o, o ten aspekt naszego spotkania, mm -hmm. o tę część. Także jeżeli jest coś, co chciałbyś widzą powiedzieć, to, to śmiało. To jest zawsze bardzo trudne, ale coś mi przyszło do głowy w sumie. E... Ja uważam i. I, i, I chyba wiele, wielu psychologów i w ogóle ludzi na przykład z biznesu to potwierdzi, że gdzieś tam rozwój człowieka jest zawsze poza strefą komfortu, więc ja zachęcam do wychodzenia jak najczęściej ze strefy komfortu. Nawet jak trochę boimy się igieł, to to, to jest tylko jedno ukłucie i, i, i pobranie tych czy komórek macierzystych, to uwierzcie mi, nie jest wyciąganie kości z ciała, tylko pobranie krwi w, w zdecydowanie w większości przypadków. Mm. Więc zachęcam do tego, żebyśmy się rozwijali i nie bali się wychodzić poza strefę komfortu. Także przede wszystkim dużo odwagi i chęci do działania w życiu poprzez sport na przykład. To jest bardzo dobra rzecz, bo wydaje się nam, że to tylko na tu i na teraz, ale ten sport, który my będziemy regularnie uprawiać, on, on będzie nam procentował gdzieś tam w przyszłości, będzie dobrym kapitałem na starość. Więc wszystkim zachęcam do tego. Dzięki. To ja dwie informacje jeszcze dla Was. Pierwsze, jeżeli zastanawiacie się nad tym, żeby zostać dawcą, ale oglądaliście gdzieś w jakimś filmie, że to pobranie szpiku jest strasznie bolesne, to dwie informacje. Po pierwsze, 80% pobrania tych szpików, czyli większość dawców, jest to po prostu z krwi obwodowej po podaniu leków specjalnych na mobilizację, po prostu pobierają wam krew. Możemy to uznać, że tak jak do każdego innego badania, kiedy idziecie do lekarza. Jeżeli już jest tak, że trzeba pobrać na przykład z talerza kości biodrowej, to po pierwsze nie jest to skręgosłupa, po drugie jest to znieczenie ogólnym, także po prostu będziecie mieli siniaka w tym miejscu, który po kilku dniach przestanie was boleć. Także wydaje się, że jest to mała cena za to, że można komuś życie uratować. A druga informacja, zanim się rozszalejecie w komentarzach, bo, bo taka gdzieś jest ludowa wiedza, że nowotwory w większości zależą od naszego stylu życia. I tak jest to prawda, w większości Nowotworze naszego stylu życia i środowiska, ale z wyłączeniem właśnie nowotworów krwi. To są takie nowotwory, w których zazwyczaj po prostu ma się pecha. I właśnie chorują na nie młodzi, sportowcy, młode kobiety, i, i kiedy masz przed sobą całe życie i dostajesz nagle takiego dzwona, to warto by było, żeby gdzieś na świecie był ktoś, kto się zarejestrował, w razie czego może ci służyć tymi kilkoma dziesięcioma minutami po to, żeby zostać dawcą, a później po to, żeby e, chwilę się przygotować i oddać te komórki komuś ratować się. Także również jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście się świadomie rejestrowali jako potencjalni dawcy szpiku. A w Polsce ile mamy zarejestrowanych dawców? No ponad dwa miliony. Trzecia baza e, w Europie, chyba piąte miejsce na świecie, więc... No, Czołówka. Pokazuje, że jeżeli chodzi o działania na kryzysy, to jesteśmy w tym dobrzy, także bądźmy bardzo jeszcze dobrze. lepsi. Dzięki. No, choroby niezawinione. Dzięki Ci Dzięki bardzo. Co Dzięki, że, że się zgodziłeś przyjść i odpowiedzieć <coughs> na moje pytania, przybliżyć tę perspektywę osoby, która z dnia na dzień z osoby zdrowej stała się śmiertelnie chora, ale później ktoś jej uratował życie. Tak. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia za tydzień. Jeśli zatrudniasz pracowników w ochronie zdrowia, takich jak farmaceuci czy fizjoterapeuci to dodaj darmowe ogłoszenie z kodem 0 na rocketjobs.pl Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.